Nazywam się Marian Bednarczuk. Prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 96 hektarów w województwie lubelskie, powiat chełmski, gmina Żmudź. Gospodarstwo się zajmuje uprawami jak jęczmień hybrydowy, rzepak ozimy, buraki cukrowe, groch, pszenice i mieszanki zbożowe i jęczmień z grochem. Wszystko idzie na sprzedaż ze względu na zawieszenie hodowli żywca. Za moimi plecami są dwa silosy o pojemności łącznie 300 ton. Wewnątrz budynku znajdują się dwie czyszczalnie wstępnego dokładnego czyszczenia oraz zaprawiarka do zboża. Niebawem około 2 tygodni będzie to wszystko uruchomione w celem czyszczenia i zaprawiania nasion zbóż do siewu. W gospodarstwie są gleby bardzo zróżnicowane, są gleby mozaikowe, przeważają klasa, to jest 4., 5., nawet do 6. Uprawa jęczmienia hybrydowego skusiło mnie to, że wyższe plony, jest bardziej rozwinięty system korzeniowy, ziarno bardziej się nadaje na paszę. Porównanie do jęczmienia liniowego, jest wyższy plon około 2 tony. W zeszłym roku była odmiana Hobbik, w tym roku jest również ta sama odmiana. Plantacja jest po zimie, bez okrywy śnieżnej. Z doświadczenia wiem, że jęczmień się bardzo dobrze regeneruje po zimie, także uważam, że będzie wszystko w porządku. Ochrona jęczmienia hybrydowego w ubiegłym sezonie było chronione herbicydami firmy Syngenta. Były to preparaty Tilt Turbo, Modus, Buntina. Preparaty firmy Syngenta sprawdziły się w 100%, będą również stosowane w tym sezonie.